Będziemy gonić Platformę, ale będziemy się przybliżać do SLD. Unia Polityki Realnej, proszę. Dobra, my jesteśmy z Unii Polityki Realnej. Kilka lat temu, jeszcze przed rozpoczęciem kariery politycznej jako politolog, popełnił pan taki tekst w Rzeczpospolitej o wegetarianinie w rzeźni, pewnie pan kojarzy, z którego jasno wynika, że pan dał się nabrać jak zwykły wyborca na to, że Platforma Obywatelska jest partią wolnorynkową i liberalną. No, nazwał pan tych talibów od prohibicji hazardowej, od cenzurowania internetu, od podnoszenia podatków, od rozszerzania przymusu szkolnego, rozdawania dopłat do kredytów, nazwał ich pan liberałami. Czy pan nie wstydzi się za taką koszmarną pomyłkę? Rzeczywiście tekst był niezły. To, że pan zapamiętał ten tytuł, też świadczy o tym, że on zapadał w pamięć. Ja rzeczywiście wtedy mówiłem o tym, że Platforma tak się brzydzi państwa, że byłoby to tak, jakby wegetarianin został dyrektorem rzeźni. Ale to, ten atak na Platformę, którą pan przed chwileczką przypuścił, to jest miód na moje serce, a to oznacza, że ja w dalszym ciągu w sercu jestem PiS-owcem. Jak słyszę taki cudowny, wspaniały atak na Platformę Obywatelską, to w dalszym ciągu odczuwam radość. Ale z tego tekstu z drugiej strony wynikało też to, że pan święcie wierzy w to, że PiS się jakoś realnie różni od Platformy. Czy naprawdę nie zauważa pan, że to są po prostu formacje, które różnią się tylko wizerunkiem i tym, co kłamią, że będą robiły po wyborach, a nie tym, co robią? Z punktu widzenia mnie jako obywatela jest kompletnie obojętne, która z tych partii rządzi. I tak samo SLD czy PSL, to nikt z tej bandy czworga realnie się od siebie nie różni. Ja panu powiem, czym się realnie różni. Otóż Prawo i Sprawiedliwość jest o wiele bardziej liberalne w praktyce, bo to Prawo i Sprawiedliwość obniżało podatki, a Platforma, jak pan zauważył, podwyższa te podatki. Myślę, że dzisiaj by nie obniżało. Zwłaszcza słuchając retoryki. Jakby Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, byśmy mogli to wtedy empirycznie zweryfikować. Ale w moim przekonaniu Prawo i Sprawiedliwość, to jest zresztą ciekawe, bo jedynymi dwoma formacjami, które realnie obniżyły podatki w Polsce, to było SLD, obniżenie CIT-u, i Prawo i Sprawiedliwość obniżenie PIT-u. Natomiast Platforma Obywatelska, która rzeczywiście jest partią absolutnie liberalną, przynajmniej w deklaracjach, pana powątpiewanie podzielam, praktykę ma dokładnie odwrotną. Panie pośle, ja na sekundę wrócę do tego mojego...